Witam, witam, o zdrowie nie pytam, bo jak łykacie rutinoskolbin, to na pewno jesteście zdrowi jak ryby Listera. Ale do rzeczy, na pewno znana jest wam ta reklama. Mamy dwie szaufeln erde. Jetzt das Gras einsetzen. Alles begießen. Und jetzt, damit es noch schwieriger wird, verstecken wir noch einen Tomatenfleck. Das kriegt Mami nie raus. Einfach ein Löffel zu jeder Wäsche und seine neue Intelligence-Formel. Wow! Seht ihr? Alle Flecken sind weg. Oh nö, sogar der versteckte Fleck ist weg. Tak się składa, że mam przy sobie moją ulubioną koszulkę, pomidora, trawę, trochę ziemi i wodę. Zaraz sprawdzimy, czy różowa siła poradzi sobie z tym eksperymentem. Na początek trawa. Trochę ziemi. To, na co wszyscy czekaliście. Pomidor. Zaufamy różowej sile? Podobnie jak w reklamie, woda w tym akwarium ma temperaturę 40 stopni. Czy to wystarczy, żeby uprać moją ulubioną koszulkę? Sprawdźmy. Utrzymam teraz koszulkę przez 20 sekund, tak jak w reklamie. Panie Heiser? Jak nowa. Ale czy dalibyście się na to nabrać? Ja też nie. Spróbujmy bez montażu. Panie Heiser? Mimo, że wynik eksperymentu był raczej oczywisty, to kolejny reklamowy mit uważam za obalony. Szkoda tylko, że zniszczyłem ulubioną koszulkę. Menno, wann gelingt uns endlich der Fleck, den man es nicht schafft? Na koniec mały bonus. Co jakiś czas w telewizji pojawiają się reklamy środków, które udrażniają nos. Niby tylko różnica jednej literki, ale za każdym razem, kiedy oglądam taką reklamę, przypomina mi się zabawna sytuacja. Parę lat temu dostałem od koleżanki z zagranicy SMS-a. Za tydzień będę w Poznaniu. Czy mógłbyś mnie przenicować? Niby to tylko jedna literka, ale drodzy reklamotwórcy, różnica między udrożnianiem a udrażnianiem jest mniej więcej taka, jak między przenicowaniem a przenocowaniem. Pozdrawiam.